Hej widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie na filmie, który jest kurde dziwny, aż bym powiedział, ponieważ jest to film o tym, jak manipulowana jest cena naklejki Włócznik Zachód Słońca nad oceanem. I w sumie jest to dosyć śmieszna sprawa, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale miałem taki incydent, że ja zakupiłem tych włóczników 700 bodajże, tylko zakupiłem je bardzo, bardzo po wysokich cenach. Naprawdę, zakupiłem je bardzo drogo. I właściwie zrobiłem to po to, żeby sprawdzić, co się wydarzy na rynku. I ja zostałem jeszcze, w sumie sprzedałem już z połowę tych naklejek, tak pokażę wam jeszcze, ile ich mniej więcej jest, bo tutaj w magazynie ich mam, o. Więc jeszcze troszeczkę mi ich zostało. I to, co jest ciekawe, to, że od jakiegoś czasu ktoś cały czas manipuluje ceną tej naklejki, w sensie cały czas ją podbija. I jest to dla mnie całkiem interesujący temat, żeby się po prostu z nim podzielić i porównać to moje podbijanie, które ja wtedy zrobiłem, które było po to, żeby to sprawdzić, do tego, które ma miejsce teraz. Po pierwsze, mamy dwa zlecenia, co jest w mojej opinii dużo lepsze niżeli takie zlecenia, jakie ja zrobiłem, ponieważ było wtedy tylko jedno zlecenie. Po drugie, mamy dużo większe zlecenia i na dużo mniejsze odległości od kwot. W sensie, jeżeli zrobimy na przykład teraz takie same zlecenia na 50 groszach, to niestety, ale nasze zlecenia skończą się fiaskiem, dlatego, bo po prostu co jak co, ale jakby to powiedzieć, jakby do tego dojść. Ludzie po prostu skapną się, że to jest manipulacja i zaczną to wyprzedawać. Ta manipulacja jest na tyle na niskich wartościach względem odchyłu, że nie ma takiego zagrożenia. Przez co, jeżeli możecie zauważyć, stopniowo ta naklejka, tak jakby bym powiedział, tak z sezonu na sezon, nie, z tygodnia na tydzień, leci do góry. Jest to taki wzrost, bym powiedział, systematyczny bardzo, które już wielokrotnie opisywałem i jest to właściwie taka teoria zrobiona w praktyce. Tak jak się to powinno robić, tak to tutaj jest ogólnie robione. Także to jest, bym powiedział, całkiem interesujące. Nawet może sobie postaram się. O! Wtedy to ja kupowałem za 50 groszy, a tutaj jest mediana, dlatego jest tak. O! W każdym razie jest to całkiem interesujące. Tu macie przykład, jak się to robi. Ciekawe mnie, czy rzeczywiście na przykład podpięcie się pod to i wykupienie tych naklejek ileś tam sprawi, że ta osoba, która tutaj jest, weźmie i powie, dobra, to robimy te zlecenia dalej i lecimy z tym do kosmosu. Nie wiem tego, ciężko mi się na to patrzy, ciężko mi jest to w jakiś sposób oceniać. Jestem w miarę zadowolony, że coś takiego się dzieje na naklejce, której dużo mam. Z drugiej strony po prostu się ciekawię, nie? Co się tu wydarzy z tej perspektywy jako inwestor, bo nie wiem, czy takie podbijanie jest w stanie realnie zrobić popyt na jakiś przedmiot. Nie wiem tego. Dlatego właśnie to mnie zastanawia. Ale ja siedzę ogólnie, nic tu nie robię, tylko pokazuję wam przykład, jak to, co mi się nie udało, powinno się robić. I jak sami widzicie, z tygodnia na tydzień przynosi to pozytywne rezultaty, jeżeli chodzi o sam wykres. I może przyzwyczaja ludzi do tego, że po prostu no, tyle te przedmioty są warte. I tym bardziej, jak możecie zauważyć, to większość tych przedmiotów się kupuje z tej tabelki, a nie z tej. Co też jest moim zdaniem dosyć interesujące i warte odnotowania, warte uwagi. No, to tyle w tym filmie. Trzymajcie się. Hej.